Mamy kolejny dzień, wrzucam sobie tym razem Case'a 51, 5130 dokładnie model. On przyjechał do nas gdzieś z Łodzi, jak dobrze pamiętam. No, została w nim naprawiona rzekomo hydraulika, rzekomo, ponieważ to wszystko chodzi tak wolno, że naprawdę żal, jeszcze go nie mierzyłem dokładnie. Później wepnę sobie zegary przepływomierz, pokażę wam co i jak, ale zobaczcie do jakiego stopnia. Według tego co klient powiedział, przed naprawą ten ciągnik jeszcze jeździł, natomiast po naprawie jazda tym ciągnikiem jest praktycznie niemożliwa. Co wam mogę pokazać? W tej chwili ciągnik nam ruszy, jeżeli jest nieobciążony. Wystarczy, że wyłączę rewers, włączę rewers, skręcę kierownicą, rewers jest włączony, ciągnik stoi, no i on w tej chwili już nam się nie poruszy. Musimy go zresetować, dopiero nam ruszy. Skręcimy mu kierownicą, zrzucimy mu półbieg, ciągnik stoi. Do tego stopnia została naprawiona skrzynia. Trzymam cię kierownicę dociśniętą, mogę sobie włączać rewers, wyłączać, dopiero restart spowoduje, że ciągnik nam ruszy. Także tak została naprawiona maszyna, zmiana półbiegu, ciągnik się zatrzymuje. Życzę powodzenia wszystkim, którzy naprawiają w ten sposób pompy, będę miał więcej pracy. Dzięki wielkie za zatrudnienie, że wam tak grzecznie powiem. A tu jeszcze jedna ciekawa rzecz, której wcześniej nie zauważyłem. Spójrzcie, włączyłem sobie teraz podnośnik na opadanie. Podnośnik stoi. Podnośnik opada. Skręcam kierownicą, nic nie dotykam. Podnośnik przestaje opadać. Teraz skręcę kierownicą. Kurde, Meksyk normalnie. Aż takiego czegoś to chyba jeszcze nie widziałem, choć tyle lat już to naprawiam. Puszczam kierownicę, skręcam kierownicą. Super, lubię takie tematy. Rozpoczynamy diagnostykę Case'a, chociaż tak jak wam powiedziałem już na pierwszy rzut oku jest tragedia. Ciągnik się zatrzymuje w każdej pozycji. Zaznaczę to, że już po raz kolejny ta pompa jest po naprawie, także klient już zapłacił za to ładnych kilka tysięcy. No i to wam pokażę teraz, jak to wszystko działa. No a później jak skończę, to wam pokażę, jak to powinno działać. Tutaj macie ciśnienie pompy podającej. Na pierwszy rzut oka powinno być nieźle. Ja sobie jeszcze ją później rozgrzeję odpowiednio, bo teraz jeszcze jest olej niedogrzany. Ale mamy w granicach 3,5, niecałe 3,5 bara. Na wolnych obrotach powinno po rozgrzaniu mi spaść do jakichś 2,5 w tym zakresie już z doświadczenia. Także tu możemy założyć, że mamy pompę w porządku. Jeżeli chodzi o ciśnienie, stan B jest troszeczkę za niskie, ale powinna spokojnie ta pompa pracować przy nim. I teraz zobaczcie. Hydraulika, ciśnienie hydrauliki. Mamy w granicach 160 bar. Około 160 bar. Powiedzmy, że jak cię nie mogę. Aczkolwiek mówię, olej jeszcze jest zimny w tej chwili, także ten pomiar nie jest do końca taki miarodajny. I teraz zobaczcie, co będzie się działo, jeżeli zacznę skręcać kierownicą. Pokażę wam, żebyście widzieli trochę zegara, trochę koła. Ciśnienie spada praktycznie do zera, w żaden sposób nie rośnie. Powinienem w tym momencie przy dobiciu kierownicy do maksa uzyskać w granicach 140-150 bar, tak mniej więcej się ustawia go. Także widzicie co się dzieje, jak została naprawiona pompa, a raczej kompensator akurat jeżeli chodzi o tą kwestię, bo tu nie tylko chodzi o samą pompę,
ale też i naprawę kompensatora, o czym wszyscy zapominają, wysyłając sobie pompy do naprawy, kup wie gdzie. Później takie pompy wracają, płaci się za to grube pieniądze. No i to jak nie działało, tak nie działa dalej. Dobra, teraz wam pokażę kwestię przepływu, żeby wam pokazać, że ta pompa to jest śmietnik totalny. O ile jeszcze jest w stanie jakiś tam nam, jakieś ciśnienie nam uzyskać, no to zaraz zobaczycie, jakie mamy przepływy. Pompę na razie sobie zamkniemy, żeby wam pokazać ciśnienie. Będzie troszkę lepiej. Dajemy wydatek. Ciśnienie, tak jak powiedziałem, jest w miarę. 180 mogłoby być, aczkolwiek olej jest zimny. No to teraz spójrzcie, co się będzie działo, jeżeli chodzi o przepływ. Na razie puszczę go swobodnie, żeby uzyskać maksymalny przepływ bez żadnego obciążenia. Dajemy wydatek. Można powiedzieć, że w ogóle nam ciśnienie, przepływ praktycznie nam nie podskoczył. Dajemy gazu. No bo to jest pompa niekoniecznie jakoś tam mega wydajna. Ona w granicach ma no 60-65, różnie się uzyskuje w zależności jeszcze od stanu kołyski. Czasami jest zużyty, delikatnie zużyta kołyska i tych litrów nam delikatnie ubywa. No ale mimo wszystko powinniśmy uzyskać w granicach 60, tam 60 paru litrów. Teraz spójrzcie. W tej chwili powinienem mieć minimum 20 parę litrów. A litrów przy maksymalnym obciążeniu jest około 15. Aż się boję go skręcać, no ale zobaczymy. Trochę go przykręcimy. O, pompa mi się wyłączyła już. Też fajnie. Także już w tym momencie nie mam pompy, przez chwilowe tylko obciążenie. O, wraca nam pompa. Jeszcze ją dociągniemy. Prawie zamknąłem zabór, a ona nawet się nie podniosła. Zabór praktycznie zamknięty na maksa. Niewiele już mu brakuje. Mamy jakieś 120 bar litrów. Można powiedzieć, że praktycznie nie mamy. Damy mu trochę gazu. Wyskoczyła mi. Nie mamy w ogóle czym pracować. Także wszyscy, którzy próbują naprawiać pompy hydrauliczne, zwłaszcza tłoczkowe, na podstawie tego, że mamy ciśnienie na gnieździe, no to życzę im powodzenia. Proponuję zmienić fach. Tutaj nie tylko liczy się ciśnienie, tak jak wam w tej chwili pokazałem. Ciśnienie mamy praktycznie dobre, nie mam największego problemu, nie mam czego się zbytnio przyczepić do ciśnienia. No mówię, jeszcze jest zimny, ale mimo wszystko w tej chwili powinno być wszystko w porządku, a litrów nie mamy, można powiedzieć, że w ogóle. 10 litrów czy 15 litrów to 30 ma, a nie case. To jest 5130 model po naprawie pompy hydraulicznej. No i jest taki stan. Zaraz jeszcze zobaczymy, co się dzieje na samej pompie, bo była zapocona mocno. Wydaje mi się, że też została nieszczelnie złożona. Jak to będzie wyglądało? No nie, no tym razem akurat jest chyba w miarę nieźle, jeżeli chodzi o złożenie. Wydawało mi się, że wisiały krople, no ale widocznie pewnie nie została obmyta. Aczkolwiek przy takim wydatku to jeszcze o niczym nie świadczy. Dobra, wyciągamy pompę, naprawiamy ją i będziemy widzieć się za chwilę.
Słuchajcie, wyciągam sobie tak pompę pomalutku. Zaraz już będzie na wierzchu, bo już w zasadzie ją sobie całą odkręciłem. Siedzę sobie, myślę. No i tak okiem rzuciłem w prawą stronę. No i co my tu mamy? Kolejna inteligentna przeróbka polegająca na usunięciu oryginalnych czujników. Wszystko zostało wycięte. Wszystko zostało przerobione. Życzę powodzenia. Usunięte zostały wszystkie zabezpieczenia przekładni. Także najmniejszy poślizg, najmniejsze uszkodzenie. Po prostu macie sieczkarnię w skrzyni. Będę musiał jeszcze z klientem na ten temat porozmawiać, jak on się w ogóle na to zapatruje, czy on tak go kupił, czy to jest kolejna inteligentna przeróbka. Zobaczymy, nie wiem, wygląda to dosyć świeżo. Mówię, przekaźniki, wszystko jest naprawdę bardzo świeże. Porażka. Porażka, jeżeli to jest po tym samym mechaniku, który naprawiał pompę, to naprawdę porażka. Pompa na stole. Zaraz ją będziemy otwierać. No i zobaczymy, co w trawie piszczy. Spójrzcie, w jakim stanie są zawory główne. Jeżeli ktokolwiek próbował, podejmował próbę regulacji ciśnień, to prawdę powiedziawszy, nie wiem, jak to zrobił, ale na pewno nikt tego nawet nie próbował regulować. Inną kwestią jest zastosowanie o-ringów. Nie wsadzajcie tego, co znajdziecie na warsztacie. Już czasami lepiej zostawić stare o-ringi, niż zakładać o-ringi, które są za grube, które wam się pościnają, a ich części wpadną do środka i narobią bałaganu. Kompensatory są zdjęte. Zaraz je otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda. Piasek pięknie skrzęści, także czystość chyba też była zachowana. No już na pierwszy rzut oka widzę, że to nie jest nowa pompa. To na pewno nie jest nowa pompa. Wszystko zostało pięknie przeszlifowane. Można sobie to, brzydko mówiąc, w tyłek wsadzić taką robotę. Elementy są stare, zużyte. O, łożysko nawet. Zobaczcie, w jakim stanie jest łożysko. Samo zaraz wypadnie. Jeszcze chwilę, to mogę je całkowicie wyjąć. Wionki się rozpadają. W rękach się rozpadł. O matko jedyna. Już widzę, że mamy problem i to spory. Kigrzmot tam rzeźbił krzywkę. Ja. Staram się nie przeklinać w warsztacie. Sekcja wyszlifowana, standard na naprawy tego typu, śmietnik. Tłoczki luźne. Ciężko mi będzie to jedną ręką w tej chwili wam pokazać.
No i co? No i to tak mniej więcej wygląda. Tak się kończą właśnie takie naprawy. Płaci się duże pieniądze za coś, czego się później nie uzyskuje. Dziwnie jest to, że to jest w jakimś niezłym stanie. Aczkolwiek też wygląda na przeszlifowane. Aż nie chce mi się w to wierzyć, że komuś się chciało. Ale no nie mogą być to nowe elementy. Nie sądzę, że są to nowe elementy. Widać chociażby po wypracowaniu igieł, jak są już mocno wypracowane, bo ten ciągnik w zasadzie w ogóle nie pracował po naprawie, tylko został odebrany od mechanika i trafił do nas, także te elementy powinny być jak nowe. Nawet sama gładź tutaj przylgni praktycznie powinna być tego ciemnego, jeszcze szarego koloru, a tutaj widzimy definitywnie już przytarcia, gdzie elementy nie pracowały ze sobą tak jak należy. No, płyta jest na pewno stara, bo ta płyta nie ma prawa mieć takich kolorów poprzegrzewanych i w ogóle odbarwionych. No tutaj definitywnie widzimy, że to jest zeszlifowane, po prostu papierem opierdzielone. Zaraz wyciągnę sobie resztę tłoczków, to i tak jest śmietnik, także już nawet się nie będę nad tym zastanawiał, czy to trafi w swoje miejsce, czy nie. Najbardziej obawiam się jednego elementu. Z tego względu, że tej kołyski jako tako się dostać nie da. A nawet jak była dostępna, to kosztowała bardzo duże pieniądze. Czekajcie, muszę sobie teraz zluzować pompę, żebym mógł wyjąć razem to z osią. Dobra, wyciągamy resztę. Łożyska. Łożyska. O, zresztą widzicie w jakim są stanie. Same sobie latają luźno. Wszystko jest totalnie zniszczone. Także szkoda słów. Szkoda słów, naprawdę szkoda słów. Bieżnie wywalone. Nie będzie tego dobrze widać. No, no nic, dobra. Teraz patrzcie, co jest tu zrobione. Pierwszy raz w życiu też takiego widzę. No szczęście chyba. Dziś bardzo inteligentny człowiek stwierdził, że sobie krzywkę naspawa. Tylko ciekawe, jak ją obrobił teraz. Masakra. Nie wiem, no krzywka powinna wyglądać tak. Ona musi mieć swój kształt zachowany. No ta wygląda tak. Na pewno kształtu nie zachowała. Zresztą widać, w którym miejscu pracuje. Jak pracuje, co z tego wyjdzie, nie wiem. Może mieć klient bardzo poważny problem, albo będziemy szukać nowej kołyski, albo będzie musiał się modlić, żeby to ruszyło na tej, co jest. Także naprawdę muszę grubo pogratulować człowiekowi, który naprawił tą pompę. Z jednej strony tacy są też mi potrzebni, ale z drugiej strony to chyba już czas poświęcony na to i nerwy, jakie muszę na to poświęcić. Nie wiem czy szczerze powiedziawszy chce mi się dalej to robić. Kolejne przypalenie, już widzicie pły na płycie. Płyta tak samo jest zrysowana, jest gryzana. Dobra, no zobaczymy, co dalej się da z tym zrobić. Miałem wrzucić swoją pompę, prawdę mówiąc, ale chyba szkoda mi tej pompy, bo ta pompa jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Także chyba sobie ją zostawię jednak. Niech sobie grzecznie leży, czeka na jakiś taki normalniejszy ciągnik. Natomiast no tu będziemy coś tworzyć dalej z tego, co mamy. No i zobaczymy. Jeżeli to nam ruszy, bo to nam może sporo litrów też zabierać, jeżeli krzywka nie jest odpowiednio wyprofilowana. To nam troszeczkę zabierze litrów. No nie tyle, co wam pokazywałem z pewnością, ale częściowo ma to niestety też wpływ, bo nie będzie nam się prawidłowo kołyska wychylała i tłoczki nie będą nam prawidłowo pracowały. Zobaczymy. Zamawiam sobie części, bo chyba nie mam już w tej chwili nowych. Także będę musiał sobie zamówić obudowa. Chyba na całe szczęście nikt nie stwierdził, że sobie ją splanuje, bo takie rzeczy też już widziałem, gdzie później ta pompa jest do wymiany, planują sobie ludzie tą powierzchnię,
I zapominają o tym, że później trzeba to wyregulować na wałku, bo wszystko nam się ściska. No i do tego stopnia, że jak kiedyś trafiła mi się taka gdzieś chyba pod Opolem, no to się spaliła, po prostu się spaliła, dosłownie się spaliła ta pompa. Co? Musicie uważać na te naprawy. Mówię poważnie i to nie jest dlatego, żeby sobie zapewnić pracę, szczerze powiedziawszy. Natomiast uważajcie na tematy typu, kto wysyłacie pompę gdzieś, mechanik wam przyjeżdża, wchina wam zegar i stwierdza, że panie Zenku, pompa jest do śmietnika, wyjmuje pompę, proszę sobie gdzieś tam odesłać pompę i ją zregenerować. No i teraz taki pan Zenek sobie leci gdzieś tam, być może, że do firmy, która faktycznie zajmuje się tym w sposób profesjonalny. Tylko no, jeżeli ktoś będzie to oglądał z tego typu firm, które zajmują się naprawami hydrauliki siłowej i pompami tłoczkowymi, bardzo chętnie, jeżeli się zgłosi do mnie firma, która posiada stół, na którym jest w stanie sprawdzić tego typu pompy. Bo to, że ktoś sprawdza pompy, które mają wlot, wylot i LS-a, to standard, natomiast tej pompy ja osobiście nie znam żadnej firmy, która jest w stanie prawidłowo tą pompę ustawić na maszynie, to raz, znaczy na stole probierczym, to raz, a dwa, kwestia jest tego typu, że bierzcie zawsze pod uwagę to, że te maszyny nie są nowymi maszynami, a tutaj akurat praktycznie wszystko jest związane z hydrauliką. Jeżeli macie maszynę w wieku 20, 20 paru lat, 30 lat, no bo te maszyny już w tym momencie takie wieki mają, bo to jest między 90 chyba drugim a 97 rokiem produkcja, no to bierzcie pod uwagę to, że każdy jest w inny sposób zużyty i to, że ja ustawiam sobie pompę w sposób fabryczny, tak jak na przykład ta jest w tej chwili ustawiona w sposób fabryczny, czyli są ustawione odpowiednio zawory i ona jest praktycznie, powinna ruszyć na ciągniku, który jest nowy, to nie znaczy, że ona ruszy na ciągniku, który ma jakiś tam przebieg, ma swoje lata, ma swoje zużycia. I w momencie, kiedy oddajecie taką pompę, i to jest akurat przestroga dla ludzi, którzy w kółko do mnie wydzwaniają i pytają, proszę pana, co ja mam z tym zrobić, bo ktoś mi naprawił pompę, ja sobie ją zamontowałem i ta pompa nie żyje, a oni twierdzą, że zrobili to dobrze, w co nie wątpię. Natomiast trzeba rozdzielić kwestię pomiędzy naprawę pompy, a regenerację kompensatora i ustawienie pompy na maszynie, bo samo naprawienie pompy, czyli wymiana elementów, to jest naprawdę, to nie jest nic nadzwyczajnego. Na dobrą sprawę wyjmujemy elementy, wkładamy nowe i temat naprawy pompy mamy zamknięty. Natomiast 90% niestety ludzi polega na ustawieniu tego. I tak jak wam pokazałem chociażby wcześniej, gdzie ktoś wam na przykład regeneruje pompę, wpina wam zegar w gniazdo i pokazuje wam, że macie 180 bali, stwierdza, że ta pompa jest sprawna, wyjedziecie w pole, ta pompa nie ma wydajności, wszystko działa pomału, powoli, rozłącza się i dzwonicie, mówicie, że no macie z tym problem, a ktoś wam stwierdza, no ale przecież ciśnienie jest prawidłowe. No to wam pokazałem, co może taka pompa pokazać, że to, że macie prawidłowe ciśnienie, czyli tutaj osiągnęliśmy w granicach 170-160 bar, w zależności od tego, na którym gnieździe, no bo to już też daje wam obraz tego, w jaki sposób są zużyte rozdzielacze, że na jednym uzyskamy 160-170, a innym uzyskamy 180 przykładowo, tak? I dlatego pomiary muszą być wykonane na różnych gniazdach. To jest w ogóle też podstawa. Druga kwestia właśnie jest odnośnie przepływu. Tu wam pokazałem, w jaki sposób prawidłowo należy to wykonać, w jaki sposób my to wykonujemy. I w momencie, kiedy taka maszyna do nas trafia, jesteśmy w stanie wykonać pomiary przy was, gdzie zobaczycie, w jakim stopniu jest maszyna zużyta. No i oczywiście odbierając taką maszynę, my taką maszynę możemy bez żadnego problemu dogrzać, jeżeli ktoś sobie tego zażyczy, a w zasadzie w większości przypadków my i tak to pokazujemy sami z siebie, co jest uzyskane po naprawie takiej pompy. Że nie jest to tylko czcze gadanie, że proszę pana, pompa jest zrobiona, tylko klient fizycznie widzi, co uzyskaliśmy. Jeżeli nawet jest się uprze, to bardzo bez żadnego problemu możemy pokazać dokumentację serwisową, jeżeli chodzi o naprawę pompy, jakie powinno uzyskać ciśnienie, jakie powinno uzyskać przepływy. No i wtedy klient widzi czarno na białym, czy ta pompa fizycznie, faktycznie jest sprawna, czy nie jest. No, i ten drugi przykład mieliście taki sam, jeżeli chodzi o New Hollanda. Tam była praktycznie taka sama historia.
gdzie została całkowicie pompa wymieniona na nową i mimo wszystko klient odebrał niesprawny ciągnik, czyli po prostu no, nikt mu tego nie pokazał fizycznie, że ta maszyna została naprawdę naprawiona. No i co? No i tyle. No. Uważajcie na to po prostu, komu polecacie, komu oddajecie swoje maszyny do naprawy. Czy warsztat jest w zakresie danej naprawy polecany, czy w ogóle się zajmuje, czy posiada dokumentację przede wszystkim. No i resztę musicie sami sobie ustalić, czy czasami jest lepiej zapłacić troszeczkę drożej, ale mieć pewność, że to jest zrobione prawidłowo. Czy płacicie taniej, bo naprawa tych pomp gdzieś tam, tak jak słyszę, no różnie sobie ludzie za to życzą, od 2,5 tam powiedzmy nawet do 4 tysięcy, no i tak jak ten klient wydał chyba w granicach 4 tysięcy, no i teraz musi niestety, no nie wiem, czy odzyska te pieniądze, czy ich nie odzyska, ale no drugi raz będzie musiał zapłacić jeszcze na pewno więcej, bo dojdzie dodatkowo ta skrzynia. I no i co? No i zamiast 4 wyjdzie powiedzmy 10, no i będzie jeździł, no ale na te 4 tysiące już ma praktycznie stracone. No nie wiem jak on to będzie sobie dalej w tym temacie walczył. Dobra, ja składam pompę. Na dzisiaj to już będzie tyle i zobaczycie później jak maszyna wyszła po naprawie. Mam już częściowo pompę zweryfikowaną. Tu macie stary śmietnik. Elementy pomyte, które się nadają, które się nie nadają. Jeden zawrót bez problemu uruchomiłem, już jest oczyszczony, przejrzany. No i pompa była regenerowana. Nie jestem w stanie w żaden sposób zaworu ruszyć, tak jest zgnity. Także ciekawy jestem, kto i czym, chyba palcem to ciśnienie było ustawiane. Więc tak, pompę mamy już zrzuconą, jeżeli chodzi o naszego kejsika. Trochę podratowaliśmy w zasadzie kołyskę, no zobaczymy co z tego wyjdzie, myślę, że nie będzie tragedii, no ale no mówię, no raczej starajcie się nie robić takich myków z nasławywaniem krzywek i tego typu rzeczy, to się troszeczkę inaczej robi, troszeczkę inaczej się to obrabia. Tu są stare wszystkie części, położyska, elementy, to co wam pokazywałem, co wymienialiśmy, bieżnie łożyskowe, to wszystko jest stare, złom. I teraz tak, odnośnie płyty tłoczącej. Każdy sam chyba raczej widzi w jakim jest stanie. Zastanawiałem się o te elementy, czyli takie przegrzania. No i teraz jest cała odpowiedź. Nie wiem po kiego grzyba i po kiego ciula ktoś coś tu spawał. Bo nawet jeżeli chcieli to splanować, no stoczyć raczej tego nie byli w stanie, bo to jest tak twardy element, hartowany. No raczej jeżeli już to się to robi po prostu na magnesówce, a nie na jakimś wynalazku. Obrobione kątóweczką pięknie, poobcinane. Mistrzostwo świata, naprawdę pierwszy sort. Element poszedł nowy. Więc co, no tutaj macie zregenerowany trójdział, a w zasadzie już jest częściowo złożony, jeszcze parę elementów tutaj leżą zawory, które są już w tej chwili zregenerowane. Myślę, że nie powinno być źle, jeżeli chodzi o jego pracę. Najbardziej boję się tego elementu, jeszcze do niego nie zaglądałem, to jest blok podnośnika. Niestety wszystkie śruby są ruszone, może tak nie będzie tego widać, ale każda jedna była ruszana, także na pewno łapki tutaj też zostały wepchnięte. Nie do końca wiem po co, bo klient twierdzi, że podnośnik działał poprawnie do momentu, dopóki to nie trafiło no, w te ręce mechanika, powiedzmy, który to naprawiał. Także zobaczymy. Będę musiał to wszystko jeszcze rozebrać, zweryfikować sobie, czy to jest prawidłowo poskładane, bo tak jak widzieliście, że wszystko praktycznie, nawet przy skręcaniu kierownicą, ten podnośnik tam się zatrzymywał w momencie opuszczania. Także no ciekawa sytuacja, no mówię, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawy przypadek. Zobaczymy jeszcze, no jak to wszystko się do końca potoczy, jak to się wszystko zamknie nam. Tu już zawory też są rozruszane. Wszystko zostało oczyszczone i w tym momencie mogę powiedzieć, że ja jestem w stanie te zawory
regulować. No ten wyszedł troszeczkę lepiej, ładniej się oczyścił, no ale to już zardzewiałe elementy, no tutaj to nie ma większego jakiegoś tam znaczenia. Grunt, że chodzą, że da się tym kręcić, da się to po prostu wyregulować. Zrzucę tutaj pompę do końca, czyli założę jej bloki. No tak jak mówiłem, jeszcze przejrzę ten blok podnośnika, wrzucę pompę na ciągnik. Mamy delikatne opóźnienie, no ale niestety no żniwa tutaj też troszeczkę czasu nam zajęły. Musieliśmy kończyć inne maszyny. No i jakieś tam drobne awarie, które wydarzyły się na polu w trakcie pracy, także to też musieliśmy sobie obgonić te tematy. No, myślę, że jeszcze parę dni wszystko się powinno nam ustabilizować. Wrzucimy pompę, zalejemy świeży olej, założymy nowy filtr. Tak jak Wam wcześniej już pokazywałem, pompa podająca jest w całkiem niezłym stanie, w niezłej kondycji, także tutaj na pewno klient będzie przynajmniej w tym zakresie troszeczkę ucieszony, że nie będziemy musieli dodatkowo tam ingerować, bo to też nie jest do końca najtańsza robota, bo tam akurat części kosztują praktycznie tyle samo co robocizna. Ale tak jak mówię, no w tym wypadku akurat nie będziemy musieli tam zaglądać. Dobra, jak wrzucę pompę, pokażę Wam jak mniej więcej to wygląda. Później przeprowadzenie mniej więcej, znaczy może samej regulacji Wam nie pokażę, bo nie będzie to możliwe na maszynie. Natomiast pokażę Wam na pewno co uzyskałem. Także w tym całym filmiku będziecie mieli tutaj informacje na temat tego, jak to wyglądało. W zasadzie już macie informacje, jak wyglądało to na początku i w zasadzie co uzyskaliśmy na koniec. No i sami ocenicie, która naprawa była lepsza, czy poprzedniego naprawiciela, czy nasza, która była bardziej fachowa. To już pozostawiam, jak to się mówi, do Waszej oceny. Wrzucam pompę i widzimy się wkrótce. Pompa jest zamontowana, zregenerowana. Myślę, że udało się ją ożywić. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się poustawia, ale raczej nie powinno być problemu większego. Skręcam sobie wszystkie rurki, zalewam oleje i na razie będziemy ją odpalać. Na później tak jeszcze czeka nas przeróbka z powrotem tutaj całego układu power shifta, żeby to działało tak jak powinno, czyli w sposób oryginalny. Witajcie kolejnego pięknego dnia, bardzo gorącego. Więc tak, udało się dokończyć już case'a. Trochę się zeszło. No niestety inne obowiązki też są ważne. Więc tak, pompa jest zmontowana, tak jak już widzieliście, wrzucona na ciągnik, mamy zalany świeży olej, mamy wszystko wstępnie poustawiane. Oczywiście jeszcze jakieś korekty będziemy wprowadzać. Na pewno będziemy musieli powalczyć z podnośnikiem. Na chwilę obecną chodzi, ale jeszcze trzeba będzie uczepić coś ciężkiego, wyregulować prędkość opadania, wyregulować prędkość podnoszenia, wysokość podnoszenia. No niestety tam wszystko zostało nam troszeczkę przeregulowane. No to co? Palimy, zobaczymy, jakie uzyskaliśmy efekty w tej chwili. Pompa podająca już nam buduje ciśnienie. Na razie nie jest źle na wolnych obrotach. Jeżeli nie zejdzie nam poniżej 1,5 bara, możemy uznać ją za sprawną. Dobra, teraz tak. Ciśnienie główne. Startowe mamy już wyregulowane. I tutaj mieliśmy problem, że nie budował nam ciśnienia w momencie, kiedy skręcaliśmy kołami. W tej chwili odbywa się to tak. Koła mamy dociśnięte. Mamy ciśnienie w granicach 135 bar. Najprawdopodobniej tak zostanie. To, jeżeli nie pracuje z ładowaczem, jest to w zupełności wystarczające dla niego. I w tym momencie, tak jak widzicie, ciśnienie nam nie spada do odcinki. Są tylko chwilowe spadki w momencie, kiedy ja przestaję kręcić, ze względu na to, że on będzie nam wracał
do ciśnienia standby, tak jak widzicie. Natomiast no, im wolniej będę kręcił, tym wiadomo, że to będzie inaczej wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o skręcanie, tutaj mamy w tej chwili porządku. Ale mówię, no tu jeszcze jakaś tam regulacja na pewno będzie przeprowadzana. Poza tym no, ciągnik musimy jeszcze odpowiednio dogrzeć. Na chwilę obecną jest dobrze. Teraz jeżeli chodzi o ciśnienie, zamkniemy mu zawór, bo tutaj każde gniazdo niestety już będzie nam troszeczkę inaczej pokazywało. Na tej dźwigni uzyskamy ciśnienie w granicach 180 do 200. No i tutaj już macie, widzicie problem, jeżeli chodzi o rozdzielacze. Z tego względu, że nie wiem, czy uda nam się jeszcze wyregulować ten spadek. No nie powinniśmy w ogóle mieć spadku, ale tak jak mówię, to już jest kwestia troszeczkę też nieszczelności na rozdzielaczach. Kolejny rozdzielacz już ma 190 bar, także tak jak widzicie, no niestety 190 do 200, także już spadek mamy troszeczkę mniejszy. Puścimy go, tutaj mieliśmy przepływ na poziomie chyba 15 litrów, jak dobrze pamiętam, przed naprawą. Rozkręcimy cię. Teraz zobaczymy, jaki mamy tutaj przepływ. Przepływ startowy i jedziemy. Około 60 litrów. 55-60 litrów. Zważywszy na to, że mieliśmy uszkodzoną kołyskę, to jest naprawdę bardzo ładnie. Zobaczymy, mówię, jeszcze jak to wyjdzie po pełnej regulacji. To 60 litrów mamy, jeżeli chodzi o jej przepływ. No i tyle, no, dogrzewamy maszynę. Maszynę dogrzejemy. Na pewno jeszcze jakieś korekty trzeba będzie powprowadzać. Zobaczymy, jak wyjdzie nam szczelność układów. Czy ewentualnie coś jeszcze będziemy musieli robić. Na pewno tu jest hamulcówka, zawór hamulcowy, przyczep zablokowany z jakiegoś powodu, także będę musiał też tam jeszcze zajrzeć i sprawdzić, co tam się wydarzyło, co tam było szukane. No i co, no jeżeli uzyskamy po rozgrzaniu, zostaną nam, teraz mamy chyba coś koło 30 stopni, no musimy gdzieś do 50 go dogrzać, żeby tutaj mieć pewność, no 50 do 60, no przy 50 już praktycznie wszystko nam będzie to pokazywało, wszystko będziemy widzieli co i jak. Jeżeli utrzymamy te parametry, które mamy na chwilę obecną, tak samo jeszcze podnośnik opada, ja sobie skręcam kołami, podnośnik dalej opada, także w tej chwili tu jest w porządku, szybkość podnoszenia, słyszę, że jest zawór zdławiony, już jest dużo lepiej, ale bardzo mocno syczy mi zawór, także też gdzieś jest coś przekombinowane, opadanie jest już dobrze, bo to jest już wyregulowane. Natomiast no mówię, tutaj cały czas nam syczy, jest bardzo mocno skręcony. Dobra, zobaczymy, to jeszcze jest wszystko, sytuacja rozwojowa, to jest dopiero wstępnie poustawiana pompa, jeszcze troszeczkę będzie trzeba sobie nad nią popracować.